Minęła 18:30. Katarzyna Pisarek, witam Państwa i zapraszam na kronikę. Geolodzy na drodze krajowej w Kasinie Wielkiej sprawdzają, kiedy znów będą mogły przejechać nią samochody. Jak mówią kierowcy, teraz utrudnienia są ogromne. W godzinach szczytu no to są problemy z przejechaniem po tych drogach gminnych, się ten ruch rozkłada. No i mieszkańcy na pewno mają jakieś utrudnienia z tego powodu. Będę stał na straży prawa, niezależnie od tego, która ze stron ma rację. Przepisy nie są jednoznaczne. Jak zdecyduje wojewoda i jaka będzie odpowiedź prezydenta Krakowa? Coraz bliżej rozstrzygnięcia w sprawie krakowskiej spółki 50-20 i drugiej miejskiej telewizji. Mija czwarty dzień od uaktywnienia się osuwiska na drodze krajowej 28 w Kasinie Wielkiej i właśnie ruszają tam badania geologiczne. Mają dać odpowiedź na kilka pytań. Dlaczego doszło do zdarzenia i przede wszystkim co zrobić, by teren ustabilizować? Badania potrwają około 1,5 tygodnia. Potem przyjdzie czas na odwierty. Dopiero wtedy zapadnie decyzja, czy ważną trasę łączącą Limanową z Mszaną Dolną będzie można choć w części otworzyć. Natalia Witkiewicz. Zamknięta droga krajowa najmocniej daje się we znaki okolicznym mieszkańcom. Kierowcy, którzy nie mogą na nią wjechać, korzystają nie tylko z wyznaczonych objazdów drogą wojewódzką, ale też z wąskich, lokalnych ulic. W godzinach szczytu no to są problemy z przejechaniem, powiedzmy tak jak tu w Kasinie Wielkiej, po tych drogach lokalnych, znaczy gminnych się ten ruch rozkłada. No i mieszkańcy na pewno mają jakieś utrudnienia z tego powodu. Te przepusty, ta ograniczona widoczność no, utrudniają przejazd. No i na pewno nie jest dostosowana ta droga do ciężkich samochodów. Droga między Limanową a Mszaną Dolną nadal pozostanie zamknięta. Osuwisko, które powstało tu w poniedziałek, nie pogłębia się, ale dziury w jezdni już tak. Widać, że ziemia w jakimś stopniu pracuje, przynajmniej jezdnia w jakimś stopniu pracuje. Niestety w tym momencie mamy ciągle więcej pytań niż odpowiedzi. Bez dokładnych badań geologicznych nie będziemy mogli niczego konkretnego powiedzieć. Badania właśnie się rozpoczynają. Potrwają około 1,5 tygodnia. W sobotę zaczynamy sondowanie. To będą sondy statyczne i dynamiczne. I te sondy pokażą nam układ warstw ziemi, czyli jak ta ziemia się ruszyła w wyniku tego osuwiska i pokażą nam stopień nawodnienia tej ziemi, czyli czy ona jest bardzo wilgotna, czy tam jest dużo wody, czy to powoduje problemy i jeśli tak, to w jaki sposób. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleci też przeprowadzenie odwiertów geologicznych. Od tych wyników uzależnia ewentualne otwarcie drogi, przynajmniej dla części pojazdów. One tak naprawdę dadzą nam odpowiedź, czy jest możliwe zorganizowanie tymczasowego przejazdu, czyli tak zwanego bypassa na drodze 28, przynajmniej dla lekkich samochodów o ładowności do 3,5 tony. Wcześniej tą trasą przejeżdżało nawet 10 tysięcy pojazdów dziennie. Oczywiście trzeba przeanalizować wszystkie sprawy bezpieczeństwa, no ale też patrząc na to, jakim obciążeniem i też natężeniem ruchu odbywa się ruch na tej drodze krajowej 28. To jest takim kręgosłupem połączenia Zakopianki z Limanową, Nowym Sączem. Jednak do czasu zakończenia badań geologicznych i naprawy uszkodzeń mieszkańcy oraz przedsiębiorcy muszą zachować cierpliwość, a kierowcy wciąż nadkładać kilometrów. Natalia Witkiewicz, Kronika. Kolejne dwa zapadliska w Trzebini. Wczoraj wieczorem ziemia zapadła się na terenie kortów tenisowych w rejonie ulicy Górniczej. Było niebezpiecznie, bo zaledwie kilka metrów dalej ćwiczyły dzieci z lokalnego klubu uczniowskiego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Powstała dziura ma około 5 metrów średnicy i 4 metrów głębokości. Teren kortów tenisowych znajduje się na obszarze potencjalnie zagrożonym występowaniem zapadlisk. Nie został jednak objęty zakazem wejścia, bo jak twierdzi spółka, nie jest to teren publiczny. Od dziś korty zostały wyłączone z użytkowania. Drugie zapadlisko pojawiło się na prywatnej działce w rejonie ulicy Odkrywkowej. Informacja wpłynęła do spółki restrukturyzacji kopalń wczoraj, mimo że pojawiło się ono kilka dni wcześniej. Właściciel działki nie poinformował służb i samodzielnie zabezpieczył miejsce, w którym zapadła się ziemia. Nie było osób poszkodowanych. Radny Łukasz Maślona w mediach społecznościowych publikuje informacje dotyczące sprawozdania finansowego spółki Kraków 50-20 za poprzedni rok. Czytamy w nich m.in., tu cytat, chwali się ona stratą w wysokości ponad 1 600 000 zł netto, mimo że z budżetu miasta otrzymała ponad 30 milionów. W tym samym piśmie spółka wyjaśnia, że to efekt zapisów księgowych.
Tymczasem odnosząc się do krążących informacji, że tak zwana druga miejska telewizja ma już nie prowadzić programu na żywo, spółka zapewnia, że przygotowuje propozycję optymalizacji wydatków. Z kolei już w poniedziałek powinno być wiadomo, jaką decyzję w sprawie uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących likwidacji spółki podejmie wojewoda małopolski. Magdalena Uchto. Na pewno ta uchwała, te uchwały, które zostały podjęte, są w jakimś stopniu uchwałami precedensowymi. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, ale w przypadku uchwał w sprawie likwidacji spółki Kraków 50-20, ilu ekspertów, tyle opinii, choć oczekiwania te same. Mam nadzieję, że prezydent jak najszybciej rozpocznie proces likwidacji, że wojewoda podtrzyma tą uchwałę i nie skieruje jej do sądu. Radni nie mają prawa wychodzić z uchwałą o likwidacji spółki, ale zupełnie jest inna sytuacja w momencie, kiedy to mieszkańcy wyjdą z taką uchwałą. A tak było właśnie w tym przypadku. Nie rozumiem, czemu pan prezydent tak bardzo mocno broni swojej bardzo złej decyzji. Prezydent powtarza jeden argument. Tam jest około 150 ludzi zatrudnionych i co z nimi zrobić, prawda? Czy puścić na zieloną trawkę? Uchwały w sprawie likwidacji spółki od 4 maja są analizowane przez prawników wojewody. Ci na wydanie decyzji mają czas do poniedziałku. Otrzymaliśmy od pana prezydenta dwie opinie prawne, które wskazują na to, że ta uchwała jest niezgodna z przepisami prawa, ale jednocześnie z analiz, które my mamy, wynika, że Rada Miasta jako organ stanowiący i kontrolny ma prawo do podejmowania uchwał w tym zakresie. Jako wojewoda mówiłem, że będę stał na straży prawa, niezależnie od tego, która ze stron ma rację. Przepisy nie są jednoznaczne, więc być może Wojewódzki Sąd Administracyjny oceni zasadność tej uchwały. Nawet jeśli nie skieruje jej tam wojewoda, to w przypadku, gdyby nie została uchylona, zrobi to ktoś inny. Dzień później daje sprawę do sądu administracyjnego. Jednocześnie prezydent zapowiada. Na razie będziemy likwidować ten program na żywo. Co na to spółka? W przesłanym nam oświadczeniu czytamy. W Kraków 50-20 pracuje zespół przygotowujący propozycję optymalizacji wydatków spółki. Jednym z planowanych działań jest rezygnacja z emisji live programu Hello Kraków. Pracujemy nad koncepcją zmian i zagospodarowaniem pracowników w nowej formule. Wszyscy wiemy, król jest nagi, ale przykleja sobie listek i udaje, że coś się zmienia. No tak naprawdę to jest zupełnie bez znaczenia z pozycji funkcjonowania i spółki, i realizacji uchwał Rady Miasta. To jest tylko ruch pozorowany, ale nadal bardzo spore pieniądze będą wydawane i dalej miasto będzie prowadziło telewizję, która nikomu nie jest do niczego potrzebna. Miejscy radni wstrzymali dalsze finansowanie spółki w latach kolejnych i pan prezydent i władze spółki mają świadomość, że bez finansowania na rok 2024 już teraz muszą wdrożyć program oszczędnościowy. Gdy nacisnęli Play Kraków, gra się rozpoczęła. Potem powiedzieli Hello Kraków. Teraz mają się pokazać w nowej odsłonie. Pytanie, czy to do 3 razy sztuka? Wiele zależy od dalszych losów spółki, bo jest spora grupa osób, która chciałaby już powiedzieć baj Kraków 50-20. Ale w poniedziałek się okaże, czy to baj jest bliżej, czy dalej. Magdalena Uchto, Kronika. Niebezpiecznie nad wodą, tylko dziś utonęło 2 mężczyzn. W Radziemicach w powiecie proszowickim utonął 25-latek, a z jeziora Czorsztyńskiego w powiecie nowotarskim wyłowiono ciało 42-latka. Sprawdźmy, o czym jeszcze w dzisiejszej Kronice. Bractwo Kurkowe ma od dziś nowego króla. 2-dniowe obchody urodzin babcia Chmiela rozpoczęte. Stajnia Gór Wschodnich, jezioro Wesel, komory Smok i Feliksa Boczkowskiego to miejsca na co dzień dostępne tylko dla kuracjuszy. W ten weekend także dla turystów. Kopalnia Soli Wieliczka zaprasza na dni otwarte w uzdrowisku. To jedna z niewielu okazji, by podziwiać niezwykłe widoki i korzystać z wyjątkowego mikroklimatu podziemnego kompleksu leczniczego. Monika Dziura. Komora jeziora Wesel, znajdująca się 135 metrów pod ziemią, nazwę zawdzięcza XVIII-wiecznemu župnikowi. Akwen wypełniony jest naturalną solanką. Niezależnie od pół roku w uzdrowisku kopalni Wieliczka panuje wyjątkowy mikroklimat. Korzystnie oddziałując w przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych, przede wszystkim chorobach zapalnych, mam tu na myśli zarówno choroby górnych dróg oddechowych, jak i choroby dolnych dróg oddechowych.
kuracjusze korzystają tu z pobytów leczniczych, które zwykle trwają 3 tygodnie. Jest możliwość ćwiczeń indywidualnych, jest możliwość konsultacji lekarskich, fizjoterapeutycznych. I choć na co dzień takie widoki dostępne są tylko dla kuracjuszy, to w ten weekend także dla turystów. Kopalnia zaprasza na dni otwarte uzdrowiska. Jak człowiek tu przyjeżdża, to odpoczywa i psychicznie, i fizycznie. Tutaj oddychanie jest dużo swobodniejsze i lepsze. Przemierzając podziemne korytarze, dotrzeć można do komory Stajnia Gór Wschodnich. To stąd konie pracujące w kopalni wyruszały do pracy, by wspomagać górników. Powstała w 1913 roku i od początku była przeznaczona na stajnie dla koni. Przy ociosie znajdował się również żłób dla koni, czyli takie poidło. Ostatni koń wyjechał z kopalni w 2002 roku. Dziś to komfortowe miejsca noclegowe, gdzie można wypocząć w wyjątkowym mikroklimacie, inhalując się przy tężni solankowej. Bardzo ciekawa trasa, fajnie prowadzona. Powietrze też jest super, także jesteśmy zadowoleni. To z kolei komora Smok z lat 30. XIX wieku, a w jej sąsiedztwie doktora Feliksa Boczkowskiego, lekarza, który do Wieliczki sprowadził młode na balneologię. Czyli wyprawy do wód solnych, kąpiele solankowe. Kuracjusze zażywali kąpieli w solance, a także w mule solnym. Nocowali u Wieliczan. Zajrzeć do jedynego podziemnego uzdrowiska w Polsce będzie można także jutro. Monika Dziura, Kronika. Nowy król krakowskiego Bractwa Kurkowego wybrany. Dziś uroczyście przekazano mu srebrnego kura, symbol władzy monarszej i zarazem najcenniejszy skarb Bractwa. Mianowano też nowych marszałków. Na uroczystej intronizacji była Karolina Suder. Oddał najcelniejszy strzał w zawodach strzeleckich, strącając ostatni fragment drewnianego ptaka i został nowym królem krakowskiego Bractwa Kurkowego, Ryginald Sas-Jaworski. Iwa z marszałkami! To trzeba samemu przeżyć, żeby to zrozumieć, jakie emocje mną szarpią. Jest to niesamowicie ważne dla mnie, jako człowieka, który wywodzi się z patriotycznych rodzin. Od swojego poprzednika przejął srebrnego kura, symbol władzy i najcenniejszy skarb bractwa od XVI wieku. Dostał też przydomek. Osiągnąwszy najwyższy stopień wtajemniczenia strzeleckiego, otrzymał miano monarsze godziwy. Podczas uroczystej intronizacji mianowano też nowych marszałków. Oni w zawodach strzeleckich przegrali tylko z królem. Niesamowita duma, radość, że możemy kontynuować tą wielowiekową tradycję. Na pewno czeka nas troszkę pracy takiej charytatywnej, żeby pokazać całą pracę bractwa, która polega na działaniu charytatywnym. Dla ich poprzedników był to pracowity czas. Wszyscy nas miło przyjmowali, byliśmy na wielu uroczystościach, wiele odwiedzaliśmy miejsc, byliśmy również na naszych wyprawach, także mogę powiedzieć, że rok był bardzo dobry. Radość, że mieliśmy ten przywilej i możliwość przez rok reprezentować Bractwo Kurkowe. Nowy król wraz z marszałkami będzie rządził przez rok. Życzymy takich samych sukcesów jak nasze, podwojenia tych sukcesów, wytrwałości. Karolina Suder, Kronika. Z dumą przemaszerowali przez Nową Hutę już po raz czwarty. Barwny korowód, a w nim mieszkańcy w strojach z lat 60. przypomnieli historię architektek, artystek czy nowochódzkich kelnerek, osób, które tworzyły tę dzielnicę i jej klimat. W tym roku głównymi bohaterkami wydarzeń były kobiety. W tym roku przypominamy kobiety Nowej Huty i nawiązujemy do lat 60. To okres ważny w historii Nowej Huty. Wtedy dzielnica się rodzi, jest dużo dzieci, jest radość. I tą radość chcemy przenieść dzisiaj do 2023 roku. Idziemy dalej! Muzyka! Helena Pietrzykowska, czyli postać, którą dzisiaj jestem, miała dość, no można powiedzieć, była najlepszą kelnerką stylowej, jedną z pierwszych, którą tak naprawdę wyhaczył kierownik. Szczerze mówiąc, jak Helena przyjechała do Nowej Huty, no to nie miała za dużo opcji, po prostu chciała znaleźć pracę. Marta Ingarden przyjechała do Krakowa z Lwowa i tak wyszło, że zaprojektowała bardzo dużo budynków w Nowej Hucie. Razem ze swoim mężem Januszem działała w firmie architektonicznej.
Irena Pać-Zaleśna projektowała wnętrza wielu nowochódzkich lokali, wnętrza i meble również. Także wiele wnętrz, które tu wciąż jeszcze istnieją, były przez nią zaprojektowane. Gdy jego rówieśnicy chodzili do szkoły i grali w piłkę, on musiał walczyć o życie. 17-letni Janek Polański po raz drugi usłyszał diagnozę – rak mózgu. Chłopiec musi przejść kolejną poważną operację usunięcia guza. Rodzina sama nie jest w stanie pokryć całości kosztów. Prosi o pomoc ludzi dobrych serc. Aleksandra Fejkiel. Bardzo lubię uprawiać sporty, szczególnie gdzieś tam na nartach. Mam z tego okresu bardzo dużo pięknych wspomnień właśnie z nart, czy jak grałem w piłkę nożną z kolegami. No a później wszystko nagle runęło, po prostu się zawaliło. Rak mózgu. Taką diagnozę usłyszał wtedy 13-letni Jan Polański. Konieczna była operacja. Po 13 godzinach lekarze usunęli 4-centymetrowego guza z głowy chłopca. Wycięto ponad 90% masy guza. No i cóż, potem kilka lat pracy Janka nad powrotem do sprawności. Szczerze mówiąc, niewiele pamiętam z tego okresu. No, ale na szczęście miałem rodziców przy sobie, którzy po prostu pomogli mi z tym wszystkim. Bez nich nie dałbym w ogóle rady. Po operacji pozostał niedowład lewej ręki i nogi. I gdy wydawało się, że chłopiec ma za sobą to, co najgorsze, guz zaczął znowu rosnąć. Byłem w szoku, bardzo się rozzłościłem. Myślałem, że to już będzie koniec choroby. No i teraz chcę jak najszybciej wrócić do zdrowia, bo mam już czegoś serdecznie dość. Teraz 17-latek musi przejść kolejną operację. Czas nas goni, ponieważ zbliżamy się do takiej granicy bezpieczeństwa. To znaczy profesor informuje nas o tym, że operacja musi być wykonana, ponieważ jeszcze większy nacisk guza na nerw ruchowy sprawia coraz większe trudności właśnie dla niego jako neurochirurga oraz dla Janka jako po prostu człowieka, któremu chcemy zachować możliwie jak najwięcej sprawności. Janek ma jeszcze wiele marzeń do spełnienia. Chciałbym pójść na studia, jeszcze ich nie wybrałem, ale chciałbym studiować za granicą. Chciałbym też, jak każdy, mieć rodzinę, rozwinąć karierę i po prostu żyć. W spełnieniu tych marzeń może pomóc każdy. Wystarczy wpłacić dowolną kwotę na internetową zbiórkę. Brakuje jeszcze ponad 50 tysięcy złotych. Aleksandra Fejkiel, Kronika. Żywe owady, krajowe i egzotyczne, motyle, pająki, chrząszcze, pszczoły i nie tylko można zobaczyć na Uniwersytecie Rolniczym z okazji 21. Ogólnopolskich Dni Owada, które potrwają do jutra. W programie wykłady, warsztaty, kiermasz, a nawet gra terenowa. Można dotknąć owady. Dzieci mają jakby bliskość tego wszystkiego. To nie jest takie straszne. To jest święto owadów. To jest święto najliczniejszej na świecie grupy zwierząt. Spełniają mnóstwo funkcji. Najważniejsza jest funkcja zapylania. Od nich zależą plony, od nich zależy bioróżnorodność roślinna. No wiele rzeczy. Gdyby ich nie było, to by na pewno głód na świecie zapanował. Bardziej nam się podobały takie modliszki duże. Walczymy z entomofobią, z różnymi przesądami, z różnymi takimi zahamowaniami, które ludzie mają w kontakcie z owadami. A owady zasługują na szacunek. Mamy piękne owady krajowe, owady wodne na przykład. Można pogrzebać w bali, wyciągnąć larwę ważki czy larwę pływaka żółtobrzeszka. Mamy owady z lasu, ściągnięte jest na przykład transmisja na żywo z podkory, co się pod korą dzieje. Mamy pszczoły w otwartych ulach wylatujące na zewnątrz, wracające. Za kilka dni setna rocznica urodzin babcia Chmiela, postaci której nikomu chyba przedstawiać nie trzeba. Legenda polskiego komiksu, autor kultowego Tytusa, Romka i Atomka, w którym zaczytywały się pokolenia Polaków. Dziś jego okrągłe urodziny hucznie świętowano na krakowskim Zwierzyńcu. I to właśnie tam odsłonięto niezwykłą rzeźbę. Co przedstawia o tym Natalia Nęcek. Jedni historię Tytusa, Romka i Atomka znają na wyrywki. Jest to super komiks, który można dosłownie czytać wszędzie i na pewno polecam. Oni tam różne śmieszne przygody mają, na przykład jeżdżą na jakieś wakacje. Udają się w podziemie w poszukiwaniu minerałów i skamielin. Ale są też tacy, którzy jej jeszcze nie poznali. Nigdy ich nie czytałam, ale coś tam słyszałam o nich.
Dziś była okazja, by to zmienić. Przy zbiegu Alei Fosza i ulicy Królowej Jadwigi świętowano setne urodziny autora komiksu Henryka Chmielewskiego, znanego bardziej jako Papcio Chmiel. Miejsce obchodów nie było przypadkowe, bo to właśnie ten skwer nosi jego imię. Może zainspirować taki do czytania komiksu. Kulminacyjnym momentem świętowania urodzin było odsłonięcie rzeźby Van Nolot, czyli pojazdu z komiksu pozwalającego podróżować w czasie i przestrzeni. Van Nolot to jest pojazd podobny do wanny, napędzany wodą. Ja już to wiele razy widziałam w gipsie, na rysunku i we wszystkich innych formach. Dyskutowaliśmy nad każdym detalem, więc jest rewelacyjna. A teraz każdy może ją zobaczyć na skwerze, na którym od ponad pół roku stoi szafa komiksowa, która umożliwia wymianę miłośnikom komiksu, czytanie komiksów różnego rodzaju, ale też możemy tutaj w pewnym sensie zobaczyć również bohaterów. Na razie Van Nolot jest mały, ale członkowie Stowarzyszenia Pamięci Papcia Chmiela zapowiadają. Stanie tu jeszcze większy. Ja myślę, że taką fajną datą będzie kolejna rocznica urodzin Papcia Chmiela. Okrągłą rocznicę urodzin Papcia Chmiela Kraków będzie świętował jeszcze jutro. W Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbędą się warsztaty i pokazy multimedialne poświęcone zarówno autorowi, jak i przygodom Tytusa, Romka i Atomka. Natalia Nęcek, Kronika. Kończymy kronikę. Za chwilę prognoza pogody i Agnieszka Smoleń. Kolejne informacje z regionu o 21.30. Udanego wieczoru i do zobaczenia.